Cześć, witajcie, z tej strony ponownie XDES. I myślałem nad kupieniem tej ścieżki dialogów muzycznych za 15 tysięcy, ponieważ mam teraz 19 tysięcy, lecz przyszedł do mnie telefon. Odebrałem. I zacząłem... mogę już malucha. Zacząłem zgłoszenie, któremu muszę zrobić zdjęcie. Niestety ten samochód jest, lekko mówiąc, zniszczony. Zaraz wam pokażę, jak bardzo. Otóż to jest cud, Deńko. Nie ma bagażnika. No, piękny samochód. Naprawy jest potąd. Potąd jest naprawy. Więc ten odcinek będzie poświęcony tylko temu samochodowi. I przepraszam was, jeśli będą małe ścinki, ponieważ renderuje mi się jedno wideo. Renderuje mi się odcinek czwarty. Nie, odcinek piąty, przepraszam, bo nagrywam jedno po drugim przez mój wyjazd. Jezu. Tutaj praktycznie wszystko będzie do wymiany. Chyba zajmę się tyłem. Matko. Dobrze, więc ja wam może tutaj po prostu przyspieszę tempo. Chociaż... Dobrze, przy demontażu będziecie mieli teraz przyspieszone tempo. Ale za to przy montażu... Nie, po prostu przy montażu nie przyspieszę tempo. Dobrze, lecimy.
Dobrze, zdemontowałem wszystkie rzeczy. Tyle tego tu jest. I mam 19 tysięcy i zaraz zobaczymy, ile pieniędzy no zużyję na to wszystko. Dobrze, no to pierw kupujemy cylinder hamulca. Bo ja mam pomysł. Pierw to spróbuj, zobaczmy co możemy naprawić. O, to by bardzo pomogło. A tego już nie musimy naprawiać. Dobrze. To zobaczmy, co musimy kupić jeszcze raz. Obudowa przedniej osi.
Dobrze, zakupiłem wszystkie potrzebne rzeczy i składamy ten samochód. Ja się martwiłem, że wydamy trochę zbyt wiele pieniędzy. Chociaż i tak może jeszcze wydamy zbyt wiele pieniędzy, bo to nie są wszystkie przedmioty, które mieliśmy. Bo parę przedmiotów się zniszczyło przy próbie naprawy. Więc i tak czy siak będę musiał pewnie jeszcze coś dokupić. Dobrze, więc tutaj składamy. Najpierw wzdłużmy sobie tej podwozie. O, co jest? Tu już kupowałem łącznik. Dopiero teraz jest dziwne. A ja kupiłem dwa razy A łącznik. Jezu, myślałem, że kupiłem dobry. Dobra, to my sobie tutaj tył teraz złożymy.
ogóle ja się tutaj zastanawiam, czy przepraszam was, ale mam trochę przeziębiony. Ja się tutaj zastanawiam, czy wy wolicie odcinki właśnie tutaj z Herem Hanksmator na przyspieszonym tempie, czy wolicie, kiedy ja do was coś mówię, na przykład opowiadam. Piszcie mnie w komentarzach, a zobaczę, co z tym zrobię. Dobra, opuszczamy samochód. I teraz silnik trzeba naprawić. A w sumie koło już mogę założyć. Jezu, szkoda, że nie mogę w tym zleceniu wziąć kół naprawić. Aż mi szkoda tego samochodu. Naprawdę bardzo fajna bryka. Co z tego, że będzie praktycznie jak nowy od środka, jak ma takie koła beznadziejne. O, już prawie cała naprawa zrobiona. Wystarczy tylko pozakładać części. I jeszcze trzeba się przejechać tym cacuszkiem. Muszę na chwilę podnieść samochód, bo coś zobaczyłem. Tak jakby coś brakuje, ale nie wiem, co to jest.
Aha, no fajnie, nie ma tej części teraz. Może to był jakiś prosty cień czy coś. Auta. A, przez przypadek maskę usunąłem. Dobra, więc samochód ukończony. Idę pojeździć, zobaczyć jak się to prowadzi. Aaaa, nie założyłem miski olejowej, nie zalałem olejem. Jest, zapomniałem. Chyba bym nie ruszył z miejsca. Ile ten odcinek już trwa? 37 minut samego nagrania, więc odcinek będzie trwał pewnie jakieś 20, 12-20 minut. O, tu jest, żeby wlać olej. Ja szukam. Więc nie będzie aż tak długo, jak się zdaje. O, tyle wystarczy. O, i teraz idziemy się przejechać. Nie spodziewałbym się, że tak szybko się wyrobię z taką dużą naprawą. Bo 37 minut całe nagranie. Bez przyspieszonego tempa. Więc to naprawdę jest bardzo ładny wynik. No w sumie w 40 minut się tak wyrobię. Razem z przejażdżką. Chyba, że brak odpowiedzi mi wkurzy. To jest na tył napęd. Tak się hamuje. Dobrze. Więc teraz tylko sprzedajmy samochód. Zobaczmy, ile zarobimy na tym. Mieliśmy 19 125 dolarów. Plus minus tam no parę dolarów, bo mi się zdaje, że było równo 19 125. A obecnie mamy. Już wam mówię. No szybciej wczytuj auto. Obecnie mamy 17 830. Weźmy sobie samochód na środek. Silnik może nie robi jakiegoś dużego wrażenia, ale samochód fajny, ogólnie taki bym chciał mieć w tej grze i dobrze. I mamy teraz 20 tysięcy. I ja tutaj kupuję ścieżkę diagnostyczną. Więc dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć!